Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek poświęcony grze Red Dead Online, w sumie tak jak cały ten kanał. Zapraszam was na film, w którym zaprezentuję ci wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat polowania w grze Red Dead Online, no i przy okazji oczywiście Red Dead Redemption 2, bo to mało się różni. Zapraszam na film, a jeżeli on po prostu ci się spodoba, łapka w górę jest mile widziana. Jeżeli potrzebujesz większej ilości porad, no to zapraszam do zasubowania kanału, na pewno się nie zawiedziesz, jeżeli interesuje cię Red Dead Online. Lecimy do materiału. Jeżeli chcemy polować, no to musimy mieć oczywiście czym, więc zaczniemy od potrzebnych broni. Najważniejszą bronią, którą musicie kupić, jest to karabin czterotaktowy. W dalszej części materiału wytłumaczę wam, do czego będziemy go używać. W drugiej kolejności powinniście zainwestować w lekki sztucer, a jeżeli wam starczy pieniędzy, to możecie zainwestować także w łuk. Ale niestety sam łuk nie wystarczy, musicie także doinwestować w broszurę, którą możecie kupić u pasera. I ta broszura pozwoli wam wykonywać strzały na zwierzynę drobną. Ale jest to rzecz, która się mało opłaca, więc możecie to pominąć. Bo to wymaga bardzo dużego nakładu finansowego, bo tam to kosztuje ponad $500 plus jeszcze koszty łuku. No i teraz jeszcze duży wysiłek, jeżeli chodzi o strzelanie z tej broni, ponieważ będziemy strzelać do celów, które się bardzo szybko poruszają z tego łuku, a zarobek nie będzie zbyt duży. No i na koniec jeszcze warto wspomnieć o nożach do rzucania, no które też się czasami przydają. A więc to są wszystkie bronie, z których korzystam, a teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób należy polować i tych broni używać. Po pierwsze musicie wiedzieć to, że nie każde zwierzę da wam idealną skórę. Nawet jeżeli traficie jednym strzałem prosto w głowę, no to nie dostaniecie zawsze skóry idealnej, ponieważ zależy to od tego, jakiej broni po pierwsze używaliście, a po drugie jaki te zwierzę miało stan, zanim w ogóle zaczęliście do niego strzelać, ponieważ są zwierzęta, które są w stanie właśnie słabym, są zwierzęta, które są w stanie lepszym. Lepiej polować na te lepsze. Zapytasz, ale jak rozróżnić, które jest lepsze, które jest gorsze? No i teraz ci odpowiem, ponieważ gra wyróżnia trzy stany, które są symbolizowane gwiazdkami. Ilość tych gwiazdek jest pokazywana wtedy, kiedy nacelujecie na zwierzaka. Wtedy w prawym dolnym rogu pojawia się informacja z nazwą zwierzaka, a także właśnie z ilością gwiazdek. Najlepsze są oczywiście trzy gwiazdki, no i oznaczają one po prostu stan idealny. Potem mamy dwie gwiazdki, jest to stan dobry. No i na końcu jedna gwiazdka to jest zły stan. I oczywiście im lepszy stan, tym większy zarobek. Ale czy to znaczy, że jeżeli macie na przykład aligatora, który już jest na samym starcie w stanie najgorszym jakim się da, to możecie w niego tłuc 50 pocisków i wyjdzie na to samo, czy byście go zabili właśnie tymi 50 czy jednym? No właśnie nie. Nawet jeżeli stanie zły, to lepiej go zabić jednym strzałem, dlatego że jeżeli na przykład zabijecie aligatora 50 strzałami, no to on da wam bardzo mało mięsa, no i skórę w słabym stanie. Ale właśnie, jeżeli jest stan zły i zabijecie go wtedy jednym strzałem, no to dostaniecie tyle samo mięsa jak w stanie idealnym, czy też na przykład, nie wiem, dobrym, ale oczywiście skóra dalej będzie w słabym stanie, no ale mięsa, zęby i tak dalej, te rzeczy dostaniecie ich o wiele więcej, dlatego polecam wam, mimo tego, że jest słaby stan, zabijać tak czy siak tym jednym strzałem. Ale dobra, wróćmy do tematu. Jak musicie się zachować, kiedy spotkacie już te swoje upragnione zwierzę, które chcecie zabić? Po pierwsze musicie dobrać odpowiednią broń. No i teraz mógłbym wam zrobić jakiś spis, że jakieś tam zwierzę to jest ta broń i tak dalej. Ale nie ma to kompletnie sensu. Dlaczego? Bo po pierwsze nikt by tego nie zapamiętał, a po drugie najlepiej uczyć się w praktyce. Więc ja wam powiem kilka przykładów, żebyście mogli zauważyć po prostu schemat. A później będziecie już wiedzieć, że na przykład jeleń, ok, karabin czterotaktowy na przykład. Jakiś królik, lekki sztucer. Więc zacznijmy. Zaczniemy od małych zwierząt, na przykład takie jak żaby, węże, czy też jakieś małe ptaki. Do zabicia tych zwierząt potrzebujecie łuku z tymi specjalnymi strzałami na zwierzynę drobną, które możecie kupić u pasera, jak mówiłem. Na początku materiału powiedziałem, że nie warto w to inwestować, no i dalej oczywiście to podtrzymuję, dlatego że zarobek z tego jest marny, lepiej już te zwierzęta potraktować na przykład z lekkiego sztucera. Co prawda, nie dostaniecie idealnego stanu, a dobry, ale naprawdę nie jest to warte zachodu. I ogólnie, lepiej kiedy widzimy na przykład 10 ptaków małych na niebie, no to szybko wyjąć lekki sztucer i zabić z 5 albo więcej, niż bawić się w trafienie właśnie jednego ptaka za pomocą strzały, który jest bardzo wysoko i ta strzała nam opada, więc musimy brać poprawkę na to, że on jest w ruchu, strzała nam opada. Jest zbyt dużo tych czynników i nie jest to warte zachodu. Zarobek z tego jest naprawdę marny, więc tego wam akurat nie polecam. Przechodzimy do kolejnej broni, no i tą bronią są noże do rzucania. I szczerze powiedziawszy, nie pamiętam zbyt wielu zwierząt, które warto zabijać z tej broni. Przychodzi mi do głowy tylko jedno zwierzę i jest to żółw.
bierzemy nóż, rzucamy w głowę, no i mamy idealny stan. Ale inne zwierzęta nie kojarzy naprawdę. Więc szybko przechodzimy do kolejnej broni, a jest nią lekki sztucer. Ta broń jest naprawdę niesamowita. Możemy zabijać z niej naprawdę sporo zwierząt. Na przykład króliki, bobry, oposy i ogólnie zwierzęta, które należą do tych mniejszych. Dodatkowo większe ptaki, takie jak sowy, czaple, jastrzębie, orły. To wszystko właśnie zabijecie z tej broni i uzyskacie najlepszy możliwy stan. Warto posiadać ją w ekwipunku, naprawdę zrobi dla was masę pieniędzy ta broń. A teraz przechodzimy do najpotężniejszej broni do polowania w tej grze, a jest to karabin czterotaktowy. Mógłbym powiedzieć na temat tej broni jedną rzecz. Zabijacie z tej broni praktycznie wszystko, co jest większe od jakiegoś królika. Czyli prosto, zaczynamy od kojotów, jelenie, bizony, niedźwiedzie, pumy, pantery. Wszystko to zabijecie z tej broni. Jeden efektywny strzał da wam najlepszą możliwą skórę. Warto też wspomnieć, że możecie używać łuku z normalnymi strzałami do polowania, ale o wiele bardziej efektywnie jest po prostu korzystać z broni palnej niż z łuku. A więc okej, wracamy. Zabiliśmy zwierzaka, dobraliśmy odpowiednią broń, co teraz? No możemy go skurować. No i kiedy skurujemy zwierzaka, mamy trzy dostępne animacje. Mamy pełną animację, która zajmuje bardzo dużo czasu, zobaczcie sami. Tak ona wygląda. Okej. Teraz animacja uproszczona, wygląda w ten sposób. No i teraz moja ulubiona animacja, czyli po prostu brak animacji. Postać się schyla, zbiera skórę i magicznie właśnie nasz jeleń czy tam jakiś inny zwierzak traci skórę. My ją mamy w rękach, jest pięknie, szybko i przyjemnie. Kiedy zaczynamy grać w Red Dead, myślimy sobie, hej, ale to jest dobra animacja. Ale kiedy gramy długo w tą grę, skurujemy jednego, drugiego, setnego, pięćsetnego, tysięcznego, no to te animacje zaczynają już nas zdenerwować, więc możemy je pominąć. Więc jak mówiłem, są trzy i możemy po prostu wymusić tą lepszą animację, tą szybszą raczej. W jaki sposób? Jest to dosyć proste. Jeżeli gra nie ma miejsca na wykonanie pełnej animacji, no to wykona na przykład tą animację uproszczoną. Jeżeli nie ma miejsca na animację ani pełną, ani uproszczoną, no to będzie musiała niestety z tej animacji zrezygnować. Niestety dla gry, ale bardzo dobrze dla graczy, ponieważ ta animacja, jak widzieliście, jest bardzo szybka, przyjemna. Możemy dzięki temu o wiele szybciej polować. Jak możecie zauważyć na nagraniu, po prostu stawiamy konia w odpowiedni sposób i wtedy po prostu gra nie ma miejsca na wykonanie animacji, więc po prostu ją pomija. Bardzo prosta sprawa, a zaoszczędzi wam naprawdę sporo czasu. Więc pamiętajcie, trening czyni mistrza, próbujcie i w końcu będziecie mieli tak jak ja, że po prostu za każdym razem wam się praktycznie udaje. Więc powodzenia. A więc to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje, które musisz wiedzieć o polowaniu. Ale jeszcze warto wspomnieć o kilku rzeczach. Pierwszą rzeczą jest to, że możecie polować także za pomocą lassa, ale jest to mało efektywne w przypadku zwierząt, które uciekają, więc lepiej po prostu użyć broni palnej. Ale na przykład na takie krowy i tak dalej, jakieś owce, jest to dobra sprawa. I oczywiście też na jakieś większe zwierzaki, na przykład jak Waipiti, jeżeli boicie się, że po prostu nie traficie prosto w głowę, no to możecie właśnie złapać też za pomocą lasso i wykończyć za pomocą noża i wtedy też uzyskacie najlepszy stan. Więc warto tym wiedzieć. Mimo że Waipiti jest duże, potężne, no to na lasso można to złapać, tak czy siak. A po drugie, za pomocą lasso możecie ciągnąć martwe, ale jeszcze nie oskurowane zwierzę za swoim po prostu koniem. Wybieracie lasso, rzucacie na szyję właśnie tego całego zwierza i ciągniecie je za swoim koniem do rzeźnika, dzięki czemu po prostu zarobicie o wiele więcej hajsu, więc warto tym wiedzieć. No i teraz przechodzimy do tej trzeciej rzeczy, czyli po prostu, czy warto je oskurować, kiedy już je dociągniecie, czy nie. Więc po prostu, jak możecie sobie sami sprawdzić na filmiku, za nieoskurowanego dostałem 6 dolarów, a za oskurowanego już tylko 3. Więc po prostu, czy się opłaca po prostu ich nie skurować? No, prawda jest taka, że za to i za to tak naprawdę dostałem tyle samo, ponieważ jeżeli oskurowałem zwierzę, dostałem rogi, które są sporo warte, dostałem mięso, a także skórę. Więc to razem dało mi 3 dolary, czyli tyle, ile po prostu brakowało przy sprzedawaniu całego tego właśnie zwierzaka oskurowanego. Więc po prostu to i to wychodzi tyle samo. A więc to tyle w tym materiale. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, zapraszam do zostawienia oczywiście łapki w górę, komentarza, a także suba na kanale po więcej.
Już niedługo na kanale na przykład pojawi się materiał do poradnika, do handlarza, kolekcjonera, a także do łowcy nagród. Pojawią się materiały także na temat właśnie najlepszych miejsc do polowania i różne tipy do PvP i tak dalej. To wszystko jest na tym kanale, zapraszam. Siemana, rapa, cześć. Elo!